Obietnice fatimskie imskie, na dzisiejsze czasy słyszymy coraz częściej. O tym, co to znaczy, będę rozmawiać z księdzem Krzysztofem Czaplą, dyrektorem sekretariatu fatimskiego. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kłaniam się uprzejmie wszystkim i pani. Proszę księdza, słyszymy, że jeśli Rosja zostanie oddana niepokalanemu sercu Maryi, to nawróci się całkowicie. Czy coś było zrobione nie tak podczas oddania Rosji przez Jana Pawła II w 1984, że teraz pojawiały się te głosy? Niewłaściwie rozumiemy ten akt, bo należy stwierdzić, że wielu postrzega to, to wydarzenie, że oto papież poświęcił Rosję. Wiemy dlaczego poświęcił Rosję, bo prosiła Maryja. Prosiła ta piękna pani, która ukazała się w Fatimie. Ale niestety nasze postrzeganie jest niewłaściwe, bowiem Maryja nie prosiła o poświęcenie Rosji. Brzmi to kontrowersyjnie, ale Maryja prosiła o poświęcenie Rosji i o wynagrodzenie w pierwszej sobotę, pierwsze soboty miesiąca. I jeśli ludzie me życzenia spełnią, to wówczas to zaowocuje nawróceniem Rosji. A więc Jan Paweł II dokonał tego aktu, zwróćmy uwagę, Dwa razy, kiedy udał się z pielgrzymką dziękczynną do Fatimy, rok po zamachu, dziękując za ocalenie, powiedział, nie ma już czasu, żeby zwlekać z wypełnieniem tego, co prosi Maryja. I poświęcił świat, Rosję, niepokalanemu sercu. Użył stwierdzenia nie Rosja, ale kraj, który tego poświęcenia szczególnie potrzebuje. Po tym akcie, Łucja powiedziała, on nie spełnia tego, co Maryja prosiła. Dokonało się coś niesamowitego w historii dwóch tysięcy lat kościoła, że oto papież podejmuje decyzję, by ten akt powtórzyć. I dlatego to ten akt dokonał się już nie w Fatimie. Prosi, by figurę Matki Bożej z Fatimy przewieźć do miejsca, gdzie jest serce chrześcijaństwa, kościoła katolickiego. I tam, po zaproszeniu już do wszystkich biskupów na całym świecie, którzy mieli się z nim łączyć, duchowo, czy też uczestniczyć w tym akcie, dokonał poświęcenia świata i Rosji niepokalanemu sercu. Papież zrobił to, o co prosiła Maryja. Jednoznacznie o tym powiedziała Łucja, to dokonało się, zmierzamy zatem do triumfu niepokalanego serca i królowania Chrystusa, tak dokładnie powiedziała Łucja. Ale nasze postrzeganie, niestety, że troszkę upraszczamy orędzie czy wybiórczo wybie... sięgamy do próśb Maryi, jakby ciągle pozostaje, że oto akt jest niepełny, bo Rosja się nie nawróciła. Co zatem oznacza dla nas yy, zawołanie Matki Bożej, wezwanie Matki Bożej w Fatimie? Jak je odczytywać? Musimy ciągle wracać do źródła, unikać takiego. Realizacji Fatimy poprzez interpretację z różnych źródeł. Najważniejszą sprawą jest poznać orędzie. O co prosi Maryja? Mówimy, że prosi o różaniec. Nieprawda. Maryja nie prosi o różaniec. Maryja prosi o codzienny różaniec. A więc nie, żebyśmy się pomodlili od przypadku do przypadku, tylko byśmy się modlili codziennie. Niby jedno słowo, ale zwróćmy uwagę, jak ono dużo zmienia w naszej postawie. Nie jakaś jedna wielki zryw, jakaś jedna akcja, tylko nasza codzienność. Jak kocham, to nie w poniedziałki czy wtorki, tylko kocham codziennie. I tym, co jest sercem Fatimy, duszą Fatimy, to jest to nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi. Jeśli ludzie me życzenia spełnią, Rosja się nawróci i nadejdzie czas pokoju, czas triumfu mego niepokalanego serca. A więc jakie to jest to nabożeństwo? Maryja powie, przybędę prosić o poświęcenie Rosji, memu niepokalanemu sercu i o wynagrodzenie w pierwsze soboty miesiąca. A więc chodzi, żebyśmy, jak patrzymy na Fatimę i chcemy ją wypełniać i oczekiwać owoców, to trzeba sięgnąć do źródła, by zrealizować pełną prośbę, a nie wybiórczo, tak jak z przykazaniami. Nie chodzi o to, żeby sobie wybrać dwa przykazania z dziesięciu i powiedzieć, ja zachowuję. Nie. Miłość do Boga polega na zachowaniu Jego przykazań, nie jednego, dwóch, tylko tych, które dał. Podobnie do Maryi, jeśli ją kocham, to zachowuję, pod, podejmuje próbę, wyzwanie, by zrealizować to, o co matka prosi. Nie tylko fragment jej prośby, tylko całą prośbę matki, która przychodzi zatroskana o nasze zbawienie. Mhm. Tutaj, jak słyszę, nie chodzi też o pewien rodzaj magicznego myślenia. Będę oddawał po raz kolejny, 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 i Deus ex machina stanie się cud, bo nawrócenie zależy od każdego z nas. I tutaj ten drugi element to ta wierność i to zaangażowanie dla tego jest elementem kluczowym. Nie, oczywiście jak? Ważne jest w tym spojrzeniu, bo zawsze będzie nam towarzyszyło to takie jakby pewne uproszczenie. No jeśli ja to zrobię, naprawdę świat się zmieni. Przecież ja nie muszę iść na front, jeśli jest wojna. Ja nie muszę podejmować jakichś spektakularnych, wielkich dzieł czy akcji. I zawsze takie przyjdzie myślenie, że no, jeśli ja tylko takie ziarenko podejmę, będę się codziennie modlił na różańcu, w pierwszą sobotę będę podejmował nabożeństwo wynagradzające. Papież poświęcił Rosję, Polska, my jako kraj, jako kościół w Polsce poświęciliśmy się sercu niepokalanemu. To grozi takie spojrzenie, że oto no, jest to pewna magiczność. Coś zrobiłem prostego i to ma zaowocować czymś tak niezmiernie wielkim, że zmieni się nie tylko moje życie, ale cały świat. Łucja bardzo pięknie to jakby wyjaśniła, czy no, zwróciła nam na to uwagę. Świat się zmieni nie mocą ludzkiego zaangażowania, Świat się zmieni przez to, że Bóg zmieni ludzkie serca, ale zaprasza nas do współudziału. Ona pokazuje taki piękny przykład ze Starego Testamentu, kiedy to dowódca wojsk asyryjskich, Naaman, jest chory na trąd. Przychodzi do proroka Elizeusza, by ten mu pomógł. Ten mówi: Ja nie wystawiam jej na próbę, tylko Bóg cię może ocalić. Idź do rzeki Jordan, obmy się siedem razy. I ten wręcz obruszony chce odejść, wręcz ze złością bo rzeki Damaszku są gorsze, tyle razy się obmywałem, nic nie pomogło. Ale posłuszeństwo woli Boga sprawia, że oto pouczone przez sługę, panie, gdyby ci ukazał coś trudnego uczynić, nie zrobiłbyś? Zobacz, coś prostego ci każe uczynić, zrób, a przekona się, czy mówi prawdę, czy jest to fałszywy prorok. Jeśli zachowujemy Boże wskazania, do których nas Bóg zaprasza, to stanie się coś, co będzie owocem mocy Boga. Czy przez słowo Fiat Bóg mógł stać się człowiekiem? Jedno słowo sprawiło, że oto Bóg realizuje swój plan. I podobnie jest w Fatimie. Nie chodzi o jakieś wielkie, spektakularne dzieła. Chodzi o wierność temu, do czego nas Bóg zaprasza przez Maryję. Jeśli to uczynimy, ale tak, jak prosi Bóg. Zawsze jest ta chęć, by zrobić więcej, albo to udekorować, coś jakoś tak poprawić. Na tym polega posłuszeństwo Bogu, że zachowujemy to, o co prosi. Nie zmieniamy. Jeśli podyktował nam modlitwę ojcze nasz, to się modlimy dwa tysiące lat, tak jak dał Pan Bóg. Jeśli podyktował koronkę do Bożego Miłosierdzia, chociaż to się wydaje coś, to tak nie gra teologicznie, tak podyktował Bóg i tak przyjął Kościół. I tak samo jest z Fatimą. Jeśli Fatima to dar Boga, że oto Maryja przychodzi do nas jako matka i mówi, co zrobić, to czymś niezmiernie ważnym zachować to, o co prosi Bóg. Zrobić tak, jak prosi. Chociaż to się wydaje, że to jest mało, niewspółmierne do wielkości zagrożeń, wyzwań czy zła. Jeśli zrobimy to, jak Pan Bóg uczynił, wszystko się zmieni. I tak mało, i tak wiele, bo wymaga wierności. Proszę powiedzieć, czy jeszcze są jakieś wymagania Fatimy, wskazania Fatimy, coś, na co warto byłoby zwrócić uwagę? Różaniec. Wszyscy go znamy. Ważne jest, żebyśmy pamiętali, że to jest modlitwa na co dzień. Nie wtedy, kiedy są wojny, kiedy są kataklizmy, kiedy są pandemie. Oczywiście, kiedy coś się źle dzieje, wołamy ku Bogu. Ale na tym polega Wielkość różańca, czy miłość, że jesteśmy wierni codziennie. Różaniec jest znany. Tym, co Fatima nam uświadamia, bardzo mocno akcentuje, daje jako pewne lekarstwo, to jest owo nabożeństwo do niepokalanego serca. Z jednej strony poświęcenie świata i Rosji, które tyczy papieża, zostało ono, jak wiemy, zrealizowane, podjęte i wypełnione przez Jana Pawła II trzy lata po zamachu, ale to również jest zaproszenie dla nas. Żebyśmy my wyznali miłość Maryi. Prośba odnośnie papieża została zrealizowana. Ale my również winniśmy jako do matki się uciekać, tak jak Łucja usłyszała od Maryi. Moje niepokalane serce będzie Ci drogą, schronieniem, która Cię będzie prowadziła do Boga. Byśmy nie zapomnieli, że my również, żebyśmy sami dokonali takiego aktu. To jest absolutnie, czy to będzie w sobotę, czy to będzie raz w roku, czy to będzie raz w życiu, choć żebym ja świadomie wyznał miłość Maryi. I teraz, jeśli ja kocham Maryję, to jest ten drugi warunek owego nabożeństwa do niepokalanego serca. Jeśli matka cierpi, nie mogę być obojętny. I to jest to owo nabożeństwo wynagradzające pięciu pierwszych sobot miesiąca. Największym wyzwaniem dzisiaj, po poświęceniu świata i Rosji, kiedy Polska się poświęciła niepokalanemu sercu. Jest to, byśmy podjęli nabożeństwo pięciu pierwszych sobot. Ale żeby to znów nie był jakiś dzień, oto sobota, który jest wyrazem mojej miłości, dobrze jeśli jest. Ale żeby ta miłość wyraziła się w ten sposób, że my czynimy tak, jak prosi nas o to Maryja. A więc nie jakieś nabożeństwo, które wyraża moją pamięć, miłość do Maryi, tylko zgodnie ze wskazówkami, jakie dała Maryja. Cytuję tu zdanie z aktu poświęcenia wspólnot zakony, które właśnie po wojnie, w roku 46 tak to właśnie wyraziły, skoro Maryja prosiła w pierwszą sobotę, żeby to był dzień spowiedzi, tego dnia lub wcześniej, a w pierwszy dzień, żeby świadomie odmówić różaniec w jakiej intencji wynagradzającej jej niepokalanemu sercu, odprawić obok różańca. Kwadrans medytacji, przytulić się do serca matki, być z nią, towarzyszyć jej w smutku i radości przez kwadrans, rozważając jedną lub kilka różańcowych tajemnic. Spowiedź, różaniec, kwadrans medytacji i ostatni warunek to komunia święta wynagradzająca przyjąć Jezusa znów z tą samą intencją, że chcę świadomie wyrazić miłość do Jezusa, aby w ten sposób moja matka. Poczuła radość, że moja droga prowadzi do Jesyna. A więc jeśli ma być pierwsza sobota, to żeby była tak, jak prosi Maryja. Do czego wraz z, Krzysztof, z księdzem Krzysztofem Państwa zachęcamy. Dziękuję księdzu bardzo za rozmowę. Szczęść Boże. Szczęść Boże, bardzo dziękuję. Kłaniam się.